wszystko przybiera taką postać jakby rynkową. Witam Was po raz kolejny na spotkaniu koła. Dzisiaj będzie temat poświęcony antropologiczne wypadkowa siły kultury audiowizualnej. I kolega Łukasz będzie ten temat prezentował nam. Oddaję mu głos, zrobienie przesiąka. Każde inne komunikaty zostaną po jego wystąpieniu dane. Dobrze, to witam wszystkich zebranych. Chciałbym przedstawić właśnie wyżej zaprezentowany tytuł. O czym to ma być? Tam nie wiem, czy abstrakt wszyscy czytali, no ale przypomnę, że to jest określenie problemu współczesnej kultury zwanej audiowizualną, czyli takiej, która dzięki technologii mogła używać różnych właśnie urządzeń, przede wszystkim działających na zmysł wzroku i słuchu, dlatego audiowizualny. Oceną wystąpienia będzie właśnie nakreślenie tej problematyki w oparciu o różnych teoretyków i takie zastanowienie się nad tym, jaki w zasadzie kierunek przybiera ta kultura. Może właśnie wyjaśnienie, co to jest wypadkowa sił, bo to z fizyki sobie zaczerpnąłem. Jak widać tutaj wykresik. Wypadkowa sił to siła, która zastępuje działanie kilku sił przyłożonych do tego samego ciała. Czyli chodzi o to, że jeśli tutaj weźmiemy sobie właśnie tą kulturę, to na jej funkcjonowanie składa się bardzo dużo aspektów, które właśnie będę chciał poruszyć. No i z tych wszystkich aspektów, i tu są pozytywne i negatywne, w tym można wyróżnić też właśnie tą audiowizualność technologiczną i taką bardziej filozoficzną. I z tych wszystkich aspektów chciałbym pod sam koniec może dojść do jakichś wniosków, w jakim kierunku tak naprawdę ta kultura zmierza. Dobrze, tutaj dalej. Co to w ogóle jest kultura audiowizualna? Tutaj jest na slajdzie napisane, można sobie przeczytać. I chciałbym zacząć może od genezy w ogóle powstawania kultury audiowizualnej. Trzeba byłoby zacząć już od tego, że w zasadzie tak można mówić w ogóle o takiej kulturze dopiero jeśli weźmie się pod uwagę działanie mediów, powstanie w ogóle mediów, bo dopóki one nie były dostępne nam na szeroką skalę, to takiej kultury nie moglibyśmy posiadać, nie mogłaby się wytworzyć. Taki badacz McLuhan, Marshall McLuhan, właśnie wyróżnia, że takim przełomowym momentem było wynalezienie druku w 1450 roku i w ogóle możliwość edukacji, nauki pisma wraz z rozwojem też tego druku i możliwości ksero powstały media, tak, pierwsze media prasowe. Panowała tam, wiadomo, litera. On nazwał tą kulturę, która wtedy się wytworzyła po tym wynalazku i po tym, jak wyszła prasa ogólnie dostępna, nazwał to galaktyką Gutenberga. Wiadomo, Gutenberg to był właśnie wynalazca. Sądził on, że media stanowią przedłużenie ludzkich zmysłów, także dzięki właśnie dzięki temu, że powstało pismo, przedłużył się ludzka możliwość komunikacji między sobą i dlatego nazwał to galaktyką, bo obejmuje praktycznie cały świat. Następnie kolejnym przełomem jest wynalezienie fotografii, a za tym idzie filmu. Fotografia w 1839. No później film, aczkolwiek jeszcze nie mamy do czynienia tutaj z kulturą audiowizualną, ponieważ jeszcze wtedy dźwięku w filmie nie było. Następnym bardzo ważnym elementem jest wynalezienie radia w 1894 roku. I to radio według McLuhana miało taką ważną funkcję. Sprowadziło do właśnie z tej galaktyki Gutenberga z powrotem społeczeństwa ludzkie się zamieniły w taką globalną wioskę, on to tak nazwał.
Chodziło o to, że jeśli mieli, obserwować można było jakieś plemiona prymitywne, no to tam zawsze życie tętniło właśnie w tej wiosce, wszyscy się znali i był zawsze jeden taki hierarchicznie ułożony jakiś głos, który decydował o wszystkim i wpływał na poglądy, na myślenie całego społeczeństwa tego plemiennego. Tutaj Magluhan twierdzi, że radio odgrywa rolę takiego, to nazwał bębna plemiennego. I to radio kształtuje właśnie to, w jaki sposób rozwija się społeczeństwo. No i następnym etapem jest oczywiście wynalezienie telewizji, ale tej telewizji audiowizualnej, gdzie już mamy dostępny dźwięk. I od tej pory zaczyna się właśnie kultura audiowizualna. I teraz, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o pismo, to miało trochę inne właśnie zadania niż media audiowizualne, bo pismo miało przekazywać informacje, znaczy ta kultura pisana, a następna właśnie audiowizualna już raczej bazuje na odzwierciedleniu rzeczywistości, na takiej mimetycznej funkcji. Dalej oczywiście mamy jeszcze dalej idące postępy, to jest wynalezienie komputera i wszelkich związanych z nim możliwości działania na różne zmysły, nie tylko audiowizualne, i to już jest wyjście trochę poza audiowizualność, o czym tam będzie później. Jeszcze warto tutaj może wspomnieć takiego badacza Waltera Onga, który podobnie jak Magluhan wyróżniał historycznie te etapy powstawania, czy może przekształcania się kultury, no i też wyróżnił, że jest na początku kultura oralna, gdzie wszelkie informacje przekazywane są ustnie. Większość ludzi nie potrafi jeszcze tak pisać, czytać i ewentualnie przekazuje tam obrazkowo nieraz jakieś rzeczy. Później mamy właśnie kulturę pisania, a ostatecznym teraz, w czym się znajdujemy, to jest kultura wtórnie oralna. No i to oczywiście chodzi o to, że znowu wracamy do mówienia, aczkolwiek już w kulturze audiowizualnej to już jest mówienie razem z zmysłami wzroku i jest to po prostu rozbudowane. No i tyle by było z tego, jak to doszło do właśnie takiego historycznego zarysu. Teraz zaczniemy od krytyki. Właśnie tej kultury audiowizualnej. Ona zaczęła się w zasadzie już wraz ze szkołą frankfurcką, gdzie tutaj mamy Teodora Adorno i Maxa Horkheimera jako tych najbardziej znanych z tej szkoły. I oni krytykowali bardziej może mass media niż właśnie kulturę audiowizualną, ale chodziło, podstawy były bardzo podobne. No chodziło o to, że wszelkie sztuka, bardziej oni mówili o sztuce, kulturze, w sensie właśnie jakimś artystycznym, że sztuka zatraciła swoją auratyczność, jak to mówił Benjamin, czyli nie ma w niej tego wytworu rąk ludzkich, tylko jest kopiowana, multiplikowana, kultura ksero. I Adorno i Horkheimer tutaj właśnie bardzo krytykowali to, że wszystko przybiera taką postać jakby rynkową, handlową, a przestaje mieć pewne znaczenia sentymentalne, pewne znaczenia też właśnie jakiejś kultury wyższej, jakiejś artystycznej takiego wydźwięku. No i takie na przykład pojęcie jak fetyszyzm towarowy właśnie polega ono na tym, że wartość danego przedmiotu wyznacza się ceną, jaką się za nie zapłaci, a nie podlegają inne wartości tutaj w ogóle jakiejkolwiek dyskusji, tylko wartość. To tak możemy powiedzieć, że jak ktoś bogaty kupuje sobie jakąś kurtkę za 500 zł, no to ona ma wartość dla niego jakąś, a jakby nie ma znaczenia dla niego. Znaczy ma znaczenie, że ta kurtka jest droga, a nie to, czy jest to użyteczna, jeśli chodzi w ogóle o taką gałąź, ale w sztuce tak samo, jeśli obraz będzie kosztował dla bogacza tam 100 tysięcy, a nie będzie sam reprezentował czegoś tam, w ogóle on może nie wiedzieć w ogóle, co on reprezentuje. Ważne, że jest 100 tysięcy zapłaciłem, a nie 1000, bo 1000 to już jest coś gorszego.
i o czym oni głównie tutaj właśnie mówili, tutaj właśnie a propos różnic, wydaje mi się, że kultura audiowizualna ma taką część wspólną z masową, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby zawierała się w niej, albo żeby była jakoś takoż sama. Dlaczego? Ponieważ wydaje mi się, że ma pewne aspekty, które mogą być pożyteczne, tak? Mogą, dzięki audiowizualności może poszerzać wiedzę, mamy większą możliwość komunikacji i tak dalej. A kultura masowa jednak jest czymś całkowicie negatywnym. Nie można tutaj mówić o pozytywnych aktywach, bo prowadzi po prostu do umasowienia wszelkiej rzeczy właśnie z relików wartości. Przejdźmy dalej, tylko właśnie wspomnianego mamy Huberta Marszala Wakuana. Czyli takie notki biograficzne, takie najważniejsze właśnie koncepcje to są wspomniane galaktyka Gutenberga, globalna wioska, wewer plemienny i dalej będziemy właśnie mówić o tych The Medium is the Message i The Medium is the Massage. Czyli środek przekazu jest przekazem sam w sobie, a to drugie znaczy, że środek przekazu jest masażem. O co w tym chodzi? Magluan mówił, że jeśli na przykładzie reklamy to jest najważniejsze, że tak naprawdę nieważna jest treść reklamy, tego, że tam występują aktorzy i oni przekazują jakieś tam informacje, że nie wiem, że rodzina spędza święta razem, coś tam ważne jest sama reklama jest ważna, samo jest to, żebyś kupił, nie wiem, proszek do pieczenia, a nie to, co tam się dzieje. Aczkolwiek dzisiaj możemy zaobserwować, że trochę się zmienia, że dużo reklam próbuje zakreślić się jakieś wartości, aczkolwiek no i tak wracamy do tego punktu wyjścia, że reklamie nie chodzi o to, żeby przekazać jakieś wyższe wartości, tylko chodzi o to, żeby sprzedać produkt. I dalej to drugie stwierdzenie, to właśnie w wyniku dalszych obserwacji sobie tutaj literówkę zrobił McLuhan i zamienił message na massage. Jest to związane z tym, że przekaz medialny ma zadanie umasować nas w nasze myślenie w ten sposób, żebyśmy łyknęli właśnie to, co chce nadawca nam przekazać. I to się wyraża właśnie w tych dwóch stwierdzeniach. Ważnym pojęciem jest też determinizm technologiczny. O co tu chodzi? O to, że wszelka technologia, rozwój techniki prowadzi do zdeterminowania przez siebie społeczeństwa, czyli kierunek zaczynają wyznaczać maszyny, zaczynają wyznaczać wynalazki, a nie sam człowiek. I to jest powiązane tutaj u niego z technopesymizmem, czyli opinią właśnie o tym, że technologia ma zły wpływ na społeczeństwo. Bo determinizm technologiczny ogólnie niektórzy chwalą sobie, znaczy uważają, że tak powinno być, że po prostu powinno być tak, że ten postęp już sam idzie i nie ma nad nim kontroli. Ale tutaj pesymiści uważają, że właśnie bardzo źle to wpływa na społeczeństwo, przede wszystkim za sprawą właśnie mediów, które są podporządkowane tym rozwojowi technologicznemu. Następny krytyk, Neil Postman, najważniejsze dzieło właśnie tutaj to jest Technopol i znane bardzo Zabawić się na śmierć, gdzie on właśnie opisuje problemy związane z mediami głównie, z telewizją, głównie o telewizji. Więc w Technopolu chodzi bardziej o to, że istnieje taki pogląd, jakby taki sposób działania ludzi, który polega na tym, że kierują się statystykami, tak? Że w mediach ważne interwencje, na przykład analizy różnego rodzaju prowadzą do tego na przykład, że w telewizji o tej godzinie jest taki program, ponieważ lepiej się sprzeda, tak? I teraz uważam, że te zasady zostają wprowadzone też w ogóle do życia społecznego, tak? Czyli człowiek powinien tak ukierunkować swój rozwój na przykład, żeby potem móc się sprzedać dobrze. I to jest najważniejsze właśnie jakby w takim paradygmacie tego, jak należy rozwijać się. No i Zabawić się na śmierć, no to jest tutaj bardziej chodzi o to, że
media zaczynają być nieinformacyjne same w sobie, typu no, przekazujemy informacje, przekazujemy jakieś treści, tylko no, muszą być śmieszne, tam, a nagłówku musi być, że nie wiem, Doda się rozebrała, że ktoś tam się gdzieś, nie wiem, po pijanem ujechał, takie rzeczy, a dopiero później gdzieś tam są normalne informacje. Chodzi o to, że człowiek jest bardziej skłonny do zabawy, do rozrywki, bardziej też umysł reaguje oczywiście na jakieś zaskoczone, czy jest jakiś zaskoczony, czy jakiś szokowany i tak dalej. Oczywiście wszystko po to, żeby się sprzedać. Dalej mamy Paula Levinsona, tutaj najważniejszym takim wyróżnionym przeze mnie terminem jest właśnie metafora miękkiego ostrza. To dosyć powiązane z tym, co mówił McLuhan o tym, że przekaz jest masażem. Dlaczego miękkie ostrze? Właśnie chodzi o to, że media jakby kroją nas na swój wizerunek, tylko że to ostrze jest na tyle miękkie, że my nawet nie zdajemy sobie sprawy, ponieważ żadna zmiana w naszym postrzeganiu, czy w społeczeństwie, w modzie i tak dalej, nigdy nie jest rewolucyjna i gwałtowna, tylko wchodzi powoli, bardzo mięso, nieświadomie, dzięki temu rozwojowi kultury masowej, tak, jest to bardzo ułatwione. Mało ludzi się zastanawia i opiera się takiemu działaniu. Ta informacja jest po prostu podawana bardzo konkretnie, bez żadnych dyskusji. Tutaj dalej jeszcze Paula Virilio, nie wiem, czy tak się czyta, chciałem tutaj zaznaczyć te trzy terminy, bo są dość ważne. Dromologia to jest właśnie teoria ciągłego przyspieszenia technologicznego. No i przyspieszenia życia, tak to widzimy. Ludzie się śpieszą, nie mają nic czasu na to, żeby się spotkać, rozmawiać. Wszystko dzieje się poprzez taką równoległą rzeczywistość komunikatorów, a nie w spotkania z twarzą w twarz. Bomba informacyjna to jest właśnie taka niemożliwość zatrzymania informacji, które są wysyłane. No w sieci tutaj bardziej ludzie to tak, że jeśli puścimy jakąś informację, nie wiem, zdjęcie wrzucimy nagie do internetu przez przypadek, to już tego nie cofniemy. To już poszło w świat, a na wyższych szczeblach tajemnicy państwowej, tajemnicy jakichś technologicznych, militarnych, jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ wypływ takiej informacji może prowadzić do realnej wojny. Aczkolwiek na razie mamy do czynienia tylko z informacyjną, co dobrze widać właśnie na przykładzie przepływanek hakerskich, chociażby ze strony Rosji czy USA, czyli ta sprawa tego Snowdena chyba, tak, co właśnie wygrać pewne informacje. Teraz jakby wojna toczy się o informacje. No i to jest ciekawe bardzo spostrzeżenie społeczeństwa pasażerów, że właśnie w połączeniu z dromologią ludzie jakby śpiesząc się są takimi pasażerami, nie mają swojego stałego miejsca, zarówno na ziemi, zauważmy też, że sami z ludźmi pracując tak dalej cały czas przemieszczamy się, a swojego stałego miejsca ciężko sobie znaleźć. I tutaj taka jest metafora właśnie o tym, że tożsamości też nam jest ciężko znaleźć w tak szybko zmieniającym się świecie. Jeszcze taki jeden termin, panoptykon, bardzo to jest ciekawe, właśnie to jest pomysł Bentana, właśnie o tym, że stworzyć takie więzienie, w którym więźniowie są widziani z każdej strony, widać co robią, ale o tym nie wiedzą. I to jest też metafora na stosunku do tego, jak nasze społeczeństwo działa, że ze wszechświatem jesteśmy otoczeni kamerami, jesteśmy obserwowani, Google View, satelity, wszystko wiadomo od naszych telefonów, gdzie jesteśmy. Najlepszym przypadkiem też jest Facebook, który zbiera informacje i wie o nas więcej niż my sami. I dzięki temu jesteśmy właśnie w takim panoptykonie, gdzie wszyscy wszystko o nas wiedzą. My też możemy innych obserwować, ale w zasadzie my nie wiemy, kiedy tak naprawdę nas obserwują. I to są takie podstawowe wszystkie zagadnienia z krytyki. Oczywiście tego jest mnóstwo i nie starczyło mi czasu, żeby każdego mówić ze sobą bardzo szczegółowo. Teraz chciałbym przejść do trochę innej strony, takiego pana Rosjanina, Michaiła Bachtina, kulturoznawca, literaturoznawca rosyjski. Dlaczego chciałem go przywołać? No właśnie ze względu na
modele powieści, które wypracował. I są to właśnie trzy takie modele. Tak, to jest właśnie przygodowa. To jest taka, jak napisałem, typowa romansina, taka standardowa opowieść, miłosna zazwyczaj. Podlega trzym etapom. Spotkanie się pary, zakochanie, pojawienie się przeszkód i ich pokonywanie, ostatecznie pokonanie przeciwwskazań i szczęśliwe zakończenie. I cechuje to brak konkretnego znaczenia czasu i przestrzeni. W takiej powieści używa się zwrotów blisko, daleko, nagle, wtem. Nie ma tła historycznego, nie ma konkretów. Jest wyrwane z kontekstu właśnie. Bohaterowie są niezmienni przez cały czas trwania takich powieści. To znaczy, jak są opisywani, to zawsze są piękni, cudowni i tak dalej. I są bierni wobec całej fabuły, która się rozgrywa i podatni na różne wróżby, na różne jakieś podanie losowi, próbom, które i tak nic nie zmienią. Drugi model powieści to jest powieść awanturnicza. I to jest taki na wzór żywota właśnie świętych, pokazanie jakiejś drogi, przez którą przejść musi człowiek, żeby się zmienić. Zazwyczaj jest pokazane, że na początku, na końcu Augustyna sobie świętego weźmy, tak, który na początku opisuje w wyznaniach, że uważa, że był tam złym człowiekiem, błądził i tak dalej. Potem następuje jakaś przemiana, jakieś objawienie, jakaś wizja, która przekonuje do tego, że to sprawy jest złe i potem jest nawrócenie, jakaś, oczywiście przejście jakiejś kary i uświadomienie. To jest taka powieść umoralniająca. No i trzecim takim właśnie modelem jest powieść polifoniczna. Tutaj w oparciu o Dostojewskiego bardzo się Dostojewski tutaj zachwycał, Bachtin. I on najbardziej ceni właśnie tą powieść. Ona jest taka właśnie filozoficzna. To są tego typu, gdzie jest dużo poruszonych właśnie problemów tej opowieści filozoficznych, egzystencjalnych. Bohater jest tam zdialogizowany, czyli prowadzi wewnętrzny dialog, spór sam ze sobą. I taka powieść według Bachtina jest bardzo wartościowa ze względu na to, że autor nigdy nie podaje właściwej odpowiedzi. Nigdy nie mówi, że to jest dobre, a to jest złe. Nie buduje postaw, tylko otwiera wszystkie drogi. Każdy temat jest otwarty i zostawiony. I zazwyczaj te powieści nawet kończą się takim czymś, że nie wiemy, czy na przykład ten bohater popełni to samobójstwo, czy nie popełni. Biorąc do Stoickiego. Tylko jest to zakończone tak niepewnie, żeby właśnie nie zakończać czegoś, nie mówić jak jest według autora. Autor właśnie jest tutaj gdzieś usunięty na bok. Teraz dlaczego mówię w ogóle o tych powieściach? Ponieważ przełożyłem to na współczesną właśnie kulturę audiowizualną i na współczesny paradygmat przekazów na przykład kinowych. Jak myślicie, jaki z tych właśnie modeli dzisiaj jest najpopularniejszy? Pierwszy i drugi. No bo właśnie na przykład pójdziemy do kina, co mamy? Romansidła, czasami ludzie nie mogą dać może. Ale na przykład co mnie bardzo zastanawia, to jest duża fascynacja fantastyką i duża fascynacja właśnie powieściami, no, filmami o tematyce komiksowej, że to nawet, tak, z Marvela na przykład. No i tam mamy super bohaterów, którzy zawsze stoją po stronie dobra, nigdy nie są skażeni, a nawet jak popełnią błąd, no to jest tutaj powieść awanturnicza, wtedy się pojawia, tak, nawracają się, nawet jak są źli z początku, to i tak pokazane są ich dobre cechy, albo pokazana ich niewiedza jakaś taka sokratejska. Zawsze jest zero-jedynkowy świat, albo jest dobrze, albo jest źle. I jaki to ma wpływ na właśnie społeczeństwo? Właśnie taki, że zaczynamy myśleć kategoriami, że albo coś lubimy, albo czegoś nie lubimy, albo wyznajemy dany pogląd, albo nienawidzimy tych, co go nie wyznają. Bo Polska jest podzielona dzisiaj świetnie. Jeśli lubisz PiS, to znaczy, że jesteś jakimś katolem, tak, że jesteś Katotalibę, tak, że w ogóle jesteś psycholem i zabijasz niewiernych. A za to, jak mówisz PO, to znaczy jesteś lewa, zabijasz dzieci i w ogóle to jest ten. Chodzi o to, że mało powoduje to, że jest mały taki zakres
myślenia, że może być inaczej, że ktoś może też mieć rację. Jest to takie wtłoczenie właśnie ludziom poglądu, że coś jest dobre, albo coś jest złe. Są pozytywy też tych powieści, ale to są pozytywy może dla dzieci, tak? Że jak dziecko ogląda film, w którym są ludzie, którzy kierują się jakimiś cnotami, no to jest niby dobre, bo powoduje jakieś postawy, ale dla człowieka dorosłego wydaje mi się, że powinno być to troszeczkę jednak, ta polifoniczna powinna bardziej tutaj odgrywać większą rolę. Dobrze, z jedną dalej jedną. Właśnie zmieniłem sobie plusy kultury audiowizualnej, tak na szybko zapominałem, że rozwój komunikacji, możliwość przesyłania wiadomości na odległość, poznawania różnych kultur, poznawania świata, zgłębiania wiedzy, przyswajania i tej wiedzy, edukacja, tak mamy dużo teraz możliwości, właśnie ja mogę tutaj prezentację uruchomić, jest to łatwiejsze, bo jak ja mówię, że ktoś może coś sobie spisać, mogę puścić film właśnie, który jest biograficzny, mogą się ludzie czegoś nauczyć, to jest dosyć dobre dla właśnie na przykład edukacji przede wszystkim. Tak jest to postęp cywilizacyjny i rozwój sztuki, jeśli tutaj mówimy o tym, to jakby dzięki powstaniu technologii możemy wdrażać sztukę w audiowizualny sposób, tak, czyli tworzenie filmów, ale i też nawet obranych o jakąś projekcję wizualną, czy też audialną. No i też właśnie możliwość tworzenia modelów polifonicznych właśnie się przełożeniem na filmy, tak bardziej myślałem, ale to jest spektrum jest o wiele większe. I końcowo chciałbym zaznaczyć jeszcze właśnie przyszłości kultury audiowizualnej, że może to nie do końca jest słuszne, bo przyszłość kultury audiowizualnej nie jest już audiowizualna. Tu mam napisane okulary wirtualnej rzeczywistości, to są te gogle, które nakłada się na oczy. Steruje się, tam zależy, co tam jakiś się ma sprzęt, myszką, joystickiem, coś tam. No i obraz przed oczami jest, wygląda jak rzeczywisty. Widziałem, jak ludzie grają w jakieś tam horrory, które bardzo mało mi dostają. Ale co chodzi o to, że są kolejne zmysły wzięte, tak? Nazywam kultura multizmysłowości. Przykład symulacji właśnie, to jest Baudrillarda trochę można wziąć. Czyli tworzenie równoległych światów, w których zaczynamy żyć zamiast tym realnym. Czy powoduje to też oczywiście problem tej incepcji. Tutaj też na przykładzie filmu można sobie to wyobrazić, tak? Czyli skoro mamy dostęp do tych okularów i do możliwości zaistnienia w równoległym świecie, no to wraca ten problem, co się fenomenologowie z nim kłócili, tak, czy rzeczywistość rzeczywiście jest taka, jaka się jawi, to wraca z powrotem i to z taką siłą, że Matrix może się spełnić, ponieważ można przecież wybudować taką maszynę, w której od dziecka można zamontować noworodka, można go podłączyć do systemu, założyć mu gogle, wszczepić mu kable, które będą go odpowiednio stymulowały i on może żyć w wirtualnej rzeczywistości, on może być w Matrixie cały czas, tak? To jest już możliwe na ten moment. Oczywiście nie mamy aż takich, bo to dziecko dorosło, tak? To trzeba byłoby to rozwiązać, ale myślę, że jest to możliwe do zrobienia i to jest dosyć przerażające, bo teraz wraca ten problem właśnie tego, czy to, co jest, to jest rzeczywiste, a może my jesteśmy właśnie w takim błędorze. To jest taka moja refleksja na sam koniec. I oczywiście pytanie o to, jak te minusy, ta krytyka tutaj z tych przedstawionych teorii się ma do właśnie tych plusów, do rozwoju cywilizacyjnego i do innych sił, jakie tutaj działają, właśnie też problem tego, w jakim kierunku to idzie. Tak? No, to jest takie pytanie otwarte, bo ciężko stwierdzić. No, z jednej strony jest to złe pod wieloma względami, ale wydaje mi się, że podłoże tego zła leży w kulturze masowej, ponieważ wszystko użyte odpowiednio daje dobre efekty, a kultura masowa ze względu na swoją egalitarność właśnie, a nie elitarność, powoduje, że dostęp do tego może mieć każdy, nawet ten, który nie jest przystosowany, nie jest wyedukowany, nie jest odpowiednio przygotowany do tego, żeby z tego korzystać. No i tyle na razie. Zakończyłem.
Bardzo dziękuję regentowi. Jak zwykle zgodnie z usłyszeniem przechodzimy teraz do dyskusji. Małe przypomnienie, właśnie podnosimy rękę. Jedna osoba, ewentualnie można sobie później w górach w bardziej szerszym gronie omówić. No i myślę, że dzisiaj to biegnie bardziej płynnie. No to Adam jako pierwszy się zapalić? Jasne, że mogę. Mam takie pytanie, no bo tutaj była mowa o tym, że ta kultura audiowizualna się wyłoniła niedawno wraz z technologią. A pytanie jest takie, czy nie masz wrażenia, że to jest jakby powtórzenie czegoś, tylko w bardziej powielonej formie, a mianowicie przecież od długiego czasu była znana funkcja w różnych społeczeństwach rytuałów różnego rodzaju, które były właśnie czymś takim jak starożytną telewizją, tak to nazwijmy, że społeczność się zbierała. Były tam jakieś przedstawienia, no w różnych kulturach to różnie wyglądało, ale zazwyczaj to było o takim charakterze teatralnym, jakieś przebieranie się, jakieś maski, malowanie się, muzyka, jakiś taniec z tym związany, który też miał jakąś funkcję, wydaje mi się, no na pewno, pomijając funkcje takie oczywiste, jak religijne, inne, to takie typowo też społeczne, że integrował społeczność, potwierdzał czy ustalał jakieś normy, czy był formą jakiegoś katarsis, i że jakby to, co teraz się dzieje, to jest tak naprawdę nie tylko postęp, bo w sensie technologicznym tak można powiedzieć, ale też pewien taki regres, odwrót od logocentryzmu, czyli tego fundamentu słowa, na którym zasadza się nasza cywilizacja, bardziej do właśnie czegoś w rodzaju takiego rytuału, który w dużej mierze działa na podświadomość, on oczywiście coś przekazuje, z taką różnicą, że wtedy to było sterowane centralnie, a teraz jakby każdy, kto ma dostęp, powiedzmy, do internetu, może tam na przykład na YouTube wrzucać jakieś swoje rzeczy. To tylko taka luźne pytanie. Treściłeś Madurana, którego mówiłem. To jest to, co myślę, właśnie globalna wioska. Bo o to chodziło, że właśnie w plemiennych warunkach, że tak powiem, no to były różne spotkania, nawet przy ognisku, gdzie wygłaszano różne opowieści, które miały też charakter edukacyjny, uczyły postaw, wiązały społeczeństwo i tak dalej. I tutaj chodzi o to właśnie, jak tam wspominałem manualnie, że on mówi te trzy etapy, tak? Czyli tutaj mamy tą na początku plemienną, ale na wąską skalę, skalą się różni. Technologią, bo audiowizualnie mówimy tylko w momencie, kiedy mamy do czynienia z technologią, definicja, no, że taka jest. No właśnie, to o to jest bardziej moje pytanie. Dlaczego tamtej kultury nie można nazwać w jakiś sposób audiowizualny? Ja myślę, że to już jest kwestia jakaś pojęciowa. Po prostu myślę, że bo to nie jest, ja nie wymyśliłem tego, że audiowizualne. To już tak się zaczyna, teoretycy tak na tym nazywają, tak? Audiowizualne, ponieważ właśnie wyszliśmy z jakiejś piśmiennej, można powiedzieć, czy jednozmysłowej, przeważającej, że tak powiem, w mediach, do tej na szeroką skalę nadawaną dzięki technologiom dźwiękowo-wizualną. Dlatego, znaczy dźwiękowo-audialną. No wiadomo co chodzi. Ale chodzi właśnie o to, że audiowizualna to jest przede wszystkim technologia i szeroka skala. Chodzi o powszechność bardziej, czyli to, że to jest dostępność, bo wtedy było jakby, bo właśnie ja to widzę bardziej tak, że było to w ujęciu audiowizualnym kulturę dawniej, ale nie w sensie, że to było powszechne i każdy miał dostęp, tylko w takim sensie, że było centralnie sterowane jakby i ludzie do tego się przyłączali. Potem mamy ten logocentryzm, czyli słowo. I potem znowu jakby wracamy, ale w jakby takim szerszym, globalnym, większym wymiarze. Globalnym wymiarze. No, to oczywiście. Myślę, że to, że audiowizualne, no to no, można powiedzieć też, że dawniej tak było, to, bo też były audio, znaczy no, słuchowo i wzrokowo pojmowane zmysły. No, te rytualne, ale chodzi tutaj, to jest tylko kwestia nazwy, mi się wydaje. Są kolejne pytania? Powiedziałeś coś takiego, jak media kroją na swój użytek, tak? Czyli, że media narzucają nam pewien światopogląd. I czy zastanawiałeś się nad tym, w jaki sposób można zapobiegać takiemu wpływowi, tak? Żeby
jednak ludzie mieli swoją decyzję, powiedzmy włączają TVN, włączają TVP, mają jakiś światopogląd narzucony i czy myśleli nad tym, jak można powiedzmy w Polsce jakoś wpłynąć na to, żeby jednak no, z czasem nie zanikała taka zdolność do, nie wiem, krytycznego myślenia na media, a właśnie bardziej filtrowanie informacji. Wydaje mi się, że jest poprawa mimo wszystko, bo od tych czasów, kiedy oni działali, moim zdaniem jest poprawa, ludzie zaczynają bardziej zwracać uwagę na to, że ta reklama to nieprawda. To, że młodzi ludzie w to nie wierzą, a starsi wierzą, na przykład jak babcia włączy sobie tam, jak coś się to akurat. To nie chodzi o obrazy. My mamy różne widzenie różnych spraw, o wiele szersze niż młodzież, którzy karmiona jest prawie bardzo podobnie. Ja mówię na przykład mojej. Może nie wiedzą, ale się poddają. Chodzi o to, że nie problemem jest wiek, problemem jest w zasadzie filozofia. No, to jakiego powiem. Umysłu to trafia powiedziałeś? Chodzi o to, czy... Tutaj bo... chyba nie może tego umysłu, że nam tak wchodzę w głos, chyba tego umysłu nie można po prostu ograniczyć wiekiem, tak? Bo to jest chyba bez różnicy, jakie to jest. Tylko chodzi o umysł, bo do pewnego umysłu no pewne rzeczy i tak dotrą, a do któregoś nie dotrą, prawda? Znaczy, no, nie zgodziłbym się, bo to umysł nie jest zdeterminowany. Jakieś konkretne odbieranie albo nadawanie, ale... Chodzi o to, że jeśli ktoś właśnie tak na to używa refleksji, jeśli ktoś poddaje analizie technicznej, analizie zawartości i analizie treści podane przez media informacje, to jest w stanie wychwycić z tego to, co jest prawdą, to, co jest kłamstwem, co jest manipulacją. I o to głównie chodzi. Osoby starsze oczywiście też to zdaje sobie sprawę, że to wszystko jest państwo, znaczy wszystko, to część jest tak, a ta nie, ale chodzi o to, że myślą, tak, czyli na przykład dużo czytają, dużo się zastanawiają, studiują i tak dalej, ale chodzi mi na przykład o, nie wiem, tak mam, nie moją babcię w przykładzie, która na przykład nie zastanawia się nad takimi rzeczami i dlaczego mówię, że młodsi bardziej, ponieważ młodsi są dynamiczniejsi. Aczkolwiek teraz to jest taki problem, bo teraz młodsi nauczyli się, że pewne ramy jakieś tam w reklamie to jest oszustwo, ale zaczyna się na nich wpływać troszeczkę takimi przekrętami właśnie, no nie wiem, żeby być zgodny z modą trochę, żeby podkręcać różne trendy i tak dalej. I to jest na przykład głównie bezpieczeństwo dla młodych. No, myślę, że nie ma to rozkręcenia wiekowego, może bez sensu powiedziałem. Proszę powiedzieć, że muszę wejść tutaj w zdanie. Dziecko, które od takiego małego, cały czas egzystuje w zasadzie w obecności różnych mediów. I kiedy usłyszy, nawet nie mówię setny raz, jak mówił Goebbels, że to już staje się naszą prawdą, ale po raz tysięczny pewne sugestie czy pewne światopoglądy, to po pewnym czasie nie uzna ich za swoje własne, czy będzie miał możliwość takiego odniesienia się do tego gdzieś z boku. Nie, on już nie umie przecież. No, może, tylko że on musi poddać swoją uniwersytetowi i musi poddać wątpliwość wszelką informację i zacząć myśleć po prostu. Są takie właśnie instrumenty, które pomagają w tym, tak mówię, analiza zawartości treści, bo to jest świetna sprawa. Polegają one na tym, że zawartości to chyba chodziło o formę przedstawioną, bo na przykład mamy artykuł w internecie. No i patrzymy sobie, że na przykład tytuł to jest tam, że nie wiem, ktoś tam się, no, że to ostatnio był ten kierowca rajdowy, po pijaku jechał, dostał mandat i nie ma prawa jazdy, tak? Jest to jakiś tam szok, oczywiście tu pisane jest szok, tak, niedowierzanie. I sobie analizujemy, tak? Czyli okej, okay, już jest krzykliwy temat, który chce zwrócić naszą uwagę. Dalej mamy zdjęcie jakieś pijane, jakiś wypadek na przykład. To ma przywrócić uwagę. Wiemy o tym już teraz, że to jest zwrócenie uwagi. Potem patrzymy, kto to w ogóle pisał, kto jest nadawcą, kto odbiorcą, jaki jest cel. I rozkładamy wszystko na czynniki pierwsze. Potem jeszcze analiza treści, to wtedy analizuje się sens tej wypowiedzi. No, na przykład tą analizę stosowano wobec propagandy nazistowskiej na przykład przez aliantów, tak? Ponieważ właśnie trzeba wspomnieć też, że cała możliwość przekazu audiowizualnego no, to była wykorzystywana w szerzeniu ideologii.
I dzięki takim właśnie narzędziom próbowano się przed tym bronić i próbowano bronić ludzi. Dlatego odpowiadając też tutaj na pytanie, uważam, że filozofia jest bardzo dobrą metodą, żeby się bronić, no i po prostu trzeba myśleć. Wiadomo, że nie wszystko jest złe, co jest audiowizualne i trzeba myśleć to po prostu ograniczyć. Jest to ciężkie dosyć, bo nieraz, wiadomo, nawet ten, kto potrafi, i tak może popaść w jakiś błąd. A tak, jeszcze może tutaj, co pani powiedziała z tym dzieckiem. Od dzieciństwa wtłaczamy pewne prawdy. No, prawdy, w cudzysłowie oczywiście. Tak, no i to jest też duży problem. Ale to jest głównie, ja wiem, mi się wydaje, że sam nie mam dzieci, więc ciężko je powiedzieć, ale no to rola wychowania to musi być bardzo istotna. Ale nie jest. Bo jak tego nie ma, no to potem takie sobie bardzo ciężko byłoby wyjść z tego. Proszę zobaczyć, jak się już młodzież, czy stała, był właściwie plastikowa. Mają podobne upodobanie, podobny sposób myślenia o strojach, o tym, co jest ważne w życiu człowieka. Właśnie co jest ważne. I to są wszystko wzięte z reklamy, jak gdyby półprawdy czy prawdy. I to jest przerażające, bo to dosięga coraz bardzo szerokie rzesze ludzi młodych. Brak zainteresowania na przykład tym, co się rzeczywiście dzieje w kraju, a na jakieś takie drobiazgi i nieistotne rzeczy. Plotki. Nie wiem, czy plotki, czy sposób ubierania, ale jakieś tam nieistotne historie stają się najważniejsze. Jeszcze może słowo tylko dodam, bo ja na przykład mam takie przemyślenie, że w ogóle kultura masowa wydaje mi się, że wyszła z tego, że ludzie po prostu w większości tak funkcjonują i że to, że takie mamy rozobiady, a nie inne, to wynika właśnie głównie z tego, że dawniej na przykład kultura, jeśli chodzi o sztukę, była elitarna, a w momencie powstania możliwości druku kopii i multiplikacji stała się egalitarna i w tym momencie każdy ma do tego dostęp, tak jak mówiłem, nie będąc przygotowany na to. I to wszystko można mielić pod tych ludzi. Ale wręcz też narzuca pewne wzorce, tak jak w bójce tego, jak to Sławomir, czy jak tam teraz ciągle jakieś disco polo ciągle leci, no to po prostu nie do pomyślenia jeszcze na parę lat temu, żeby taką masową kulturę nadawać. To znaczy, tak propaganda. Ale nie aż takie ilości, na pewno. Oczywiście coś było już. Ten wątek pójdzie trochę do kuluaru. Oddaję głos Michałowi, proszę zgłosić. Wiecie co, ja się zastanawiam, czy to nie jest trochę tak, że my tkwimy w iluzji takiej, że my możemy na tę rzeczywistość spojrzeć jakby z boku i wyłapać, gdzie są właśnie pewne przegięcia, gdzie nie są pewne przegięcia, tak? I pokazać, no proszę bardzo, tam jest grupa takich, których Sławomir zmanipulował, ale ja to jestem niezmanipulowany, bo ja słucham Mozarta. Obawiam się, że generalnie sprawa jest niesamowicie złożona i to po pierwsze dlatego, że wydaje się, że zarówno kryteria jednej, jak i drugiej strony są wzięte dokładnie z tego samego świata i za moment to rozwinę. Druga rzecz, że ta kwestia elitarności, której dotknąłeś, ona dzisiaj też ma miejsce, tylko ona jest mocno przetransformowana, tak? Dlatego, że dzisiaj na przykład elementem inicjacyjnym w znacznej mierze i to takim także w sensie metafizycznym nie jest tylko i wyłącznie przynależność grupowa, czy nie wiem, wiedza, pewne cechy charakteru, cnoty i coś tam, tylko na przykład po prostu pieniądz. To nie jest do końca tak, że kultura masowa jest rzeczywiście taka egalitarna, tak? Dlatego, że w tej kulturze masowej masz jednak takie działki tej kultury, do których no nie wejdziesz bez funduszy. Mało tego, są także takie działki, gdzie nawet z funduszami nie wejdziesz, bo musisz mieć pewne koneksje, które nie do końca są przekładalne na świat, powiedzmy, ekonomii. Tak? Ale teraz wydaje mi się, że jeszcze ważniejszy jest ten pierwszy wątek. Kultura masowa, czy to, z czym my dzisiaj mamy do czynienia, to się dosyć fajnie też koreluje z, no nie wiem, epoką, którą my mamy, albo którą już skończyliśmy, cholera go wiadomo, nie? To kategorie postmoderny, postnowożytności, płynnej nowoczesności, jak sobie tam w ogóle chcemy. To jest generalnie, to,
takie podejście, które pokazuje, że wszelkie wyróżniki, wszelkie dychotomie w kategoriach prawdziwy, fałszywy i tak dalej są wtórne. Tu fantastyczny jest Derrida pod tym względem. To nie chodzi o to, czy się z nim należy zgadzać, czy nie, tylko Derrida mówi tak. Zanim w ogóle będziesz coś określał jako prawdziwe albo fałszywe, ja parafrazuję trochę, tak? Albo jako dobre, albo jako złe, albo jako wyższe, albo niższe, to ty musisz mieć płaszczyznę, z której to robisz. A skoro tak, to znaczy, że jest coś wcześniej. Jest coś wcześniej, co do pewnego stopnia jest jednolite. Co jest jednolite, nie? To słynna książka Marcusego chociażby o człowieku jednowymiarowym. To już Wittgenstein też dosyć fajnie kiedyś pokazał, że jakiekolwiek próby tworzenia języka prywatnego, one i tak już są oparte na języku ogólnym. To znaczy, my nie możemy skądinąd wziąć kategorii. Tak? No i teraz okazuje się, że próba na przykład wyodrębniania w sferze kultury wyższej od kultury niższej oparta jest na tym, że my wyjmujemy sobie jakiś fragment kultury i mówimy, a to będzie kultura wyższa, a tamto to będzie kultura niższa. Problem polega na tym, że w praktyce to my tych wyodrębnień nie mamy. My je dokonujemy jakby ex post, tak? To znaczy kultura biegnie jak biegnie i tam nie rozróżnia, czy to jest wyższe, czy to nie jest niższe, to jest robione i tyle. I teraz jeszcze jeden wątek, do którego wrócę, połączę to z tą kwestią elitarności. Wątek pieniądza to jest jedna rzecz, ale druga kwestia jest następująca. My do pewnego stopnia uświadomiliśmy sobie, że jak zaczniemy dyskutować o wartościach, czy jak zaczniemy dyskutować o światopoglądach, no to ostatecznie się gdzieś porozbijamy, nie? Wydaje się, że na sferę taką kulturowo-humanistyczną wpływ też bardzo silny mają jednak nauki przyrodnicze, które funkcjonują nie w kategoriach jakościowych, tylko bardzo, bardzo mocno ilościowych, tak? Doświadczenie plus matematyka. No i teraz to jest dosyć proste narzędzie, czy słuszne, a cholera go wiadomo, ale mierzalne. To znaczy, możemy do usranej śmierci, za przeproszeniem, się kłócić, czy Sławomir, czy Mozart są lepsi, ale każdy za chwilę powie, no dobra, ale to jest kwestia systemu wartości, tobie się to podoba, tobie się nie podoba, w sztuce to już w ogóle pojawi się kwestia gustów, nie, i tak dalej, więc pojawi się prosty pomysł. Spróbujmy to zmierzyć. Po prostu załadujmy Mozarta na YouTube'a i załadujmy Sławomira na YouTube'a. Mamy liczby. Moment, to jest proste narzędzie mierzalne. Ja nie mówię, że ono świadczy o jakości. Problem tylko z jakością jest taki, że jak zaczniemy nad nią dyskutować, to się w ogóle nie dogadamy. Tak? Bo to są tego typu problemy potem to są problemy w stylu o wyższości, nie wiem, świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy, albo dlaczego słowacki lepszym poetą nic Mickiewicz był, nie? No okej, na tym bazuje kultura, wydawałoby się taka klasyczna. No problem polega na tym, że to się w pewnym momencie załamało. Jak się w dodatku pojawiły jeszcze mass media, to się okazało, że my te problemy nie mamy tylko w sferze lokalnej, tylko mamy je w sferze globalnej. Czyli to nie jest już tylko dyskusja nad tym, czy Słowacki, czy Mickiewicz był lepszym poetą, tylko jak się mają na przykład, nie wiem, polskie epopeje do na przykład indyjskich epopei i tak dalej, i tak dalej. Skala jest w ogóle gigantyczna. I ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Zauważcie, że sukces kultury audiowizualnej i kultury w ogóle technologicznej jest pewnym niesamowitym fenomenem, bo on się dokonuje niezależnie, czy dokonał się niezależnie właśnie od podziałów światopoglądowych, kulturowych i jakichkolwiek innych. To jest arcyciekawe, że o ile jak pojedziemy i będziemy dyskutować, nie wiem, na gruncie filozofii gdziekolwiek poza kulturą europejską, albo nawet w kulturze europejskiej, o ile w ogóle coś takiego jest, dosyć szybko się pokłócimy. Jak zaczniemy rozmawiać o tym, czy w telefonach użyć takich czy siakich rozwiązań technologicznych, nagle się okazuje, że nie bardzo ma znaczenie to, czy jestem Hindusem, czy jestem Arabem, czy jestem Polakiem. To po prostu działa i na tym można zarabiać. W tym sensie informacja jakby stała się treścią. Co do treści informacji, którą jest sama informacja, my się nie pokłócimy.
wrzucimy. To działa po prostu. To działa. Jak? No to niech teoretycy teraz wyjaśniają, dlaczego to się generalnie udało. Jak spróbujemy wykroczyć poza tą sferę techniki, no to tam oczywiście momentalnie się pokłócimy właśnie o wartości, o światopogląd i tak dalej. Ale na gruncie technologicznym to działa, mimo że ta technologia nie jest czystą formą. Tam też są pewne treści, chociażby dlatego, że technologia wyrasta z kultury zachodniej. Nam się udało po prostu, nazwijmy rzeczy po imieniu, dokonać technologicznej kolonizacji praktycznie całego świata w tej chwili. Natomiast ja bym Cię prosił o odniesienie się do dwóch wątków. Do tego wątku kwestii elitarności, powiedzmy, w kulturze współczesnej, bo moim zdaniem to jest strasznie fajna sprawa. Ja bym bronił jednak tezy, że ten wątek elitarny jest, ale on jest dosyć jednak złożony. I druga rzecz, do tego, od czego zacząłem, to znaczy, na ile my jesteśmy rzeczywiście w stanie się zdystansować. Czy to nie jest trochę tak, że jak się zdystansujemy wobec jednej, nie wiem, symulakry, używając powiedzmy określenia Baudrillarda, czy wobec jednego zapośredniczenia, to robimy to z perspektywy drugiego i ładując się w trzecie, piąte i dziesiąte, nie? I wydaje nam się, o, ja nie oglądam na wspólne, bo oglądam, nie wiem, coś tam innego, tak? Tak naprawdę nie widzę, że pozostaję cały czas w tym samym paradygmacie, tylko przesunąłem się po prostu najwyżej o fragment gdzieś. Ja nie oczekuję jakby wyczerpującej jakiegoś rozwiązania, tylko po prostu jak ty to widzisz, bo ja rzuciłem parę po prostu takich wątków tyle, nie? Czy jeśli chodzi o totalitarność i egalitarność, to znaczy mówi się ogólnie i raczej się z tym zgadzam, że no, kultura masowa jest egalitarna, no bo jest powszechna, jest dostępna każdemu. Co do środków? Co do środków, co do odbiorników, że tak powiem. Ale elitarna pozostaje właśnie u szczytu pewnych kręgów, które mogą wpływać na to rozwój całej reszty kultury. Tu chodzi o to, że kto ma władzę, ten kreuje to, jak wygląda na przykład nasze... Właśnie, no jak wygląda chociażby program w telewizji, dajmy to. Jeśli mówimy, że program w telewizji ma wpływ na społeczeństwo, no to już mówimy, czyli jest jakaś elita, która tym steruje, która ma wpływ, która ma pieniądze, tak jak wspomniałeś. I z tym się zgodził. Nie boisz się, że tu za tym się kryje jakaś taka troszkę teoria spiskowa, że mamy jakieś miłe... Ja, jeśli mogę szybko, bo ten wątek jest fajny. Moim zdaniem to jest znowu bardziej złożone. Powiedz mi, jaka władza kryje się na przykład? Ja nie wykluczam, że się częściowo kryje, ale na przykład za gigantycznym rozpowszechnieniem na przykład pornografii od lat 60. Jaka władza? Co, reżyserzy porno mają taką władzę? Władza porządzana. Ale czekaj, ale ona jest teraz wtłoczona. My mamy ją, tylko jest wykorzystywana. Nie. Jak to właśnie działa? Wydaje mi się, że to nie jest tak, że jaka władza to wtłoczyła. No. Tylko, że jeśli człowiek jest pewnie w pewnym stopniu zwierzęciem, że tak powiem, popędliwym, to i działamy na zasadach tych ekonomicznych, tak, pieniądza, no to wtedy znajdujemy słabe punkty w społeczeństwie, które tym jest przede wszystkim seks i tym jest wszelkie słabości ludzkie, także wszelkie jego potrzeby. Uderzamy w te punkty i to sprzedajemy, tak? No i teraz ten, kto pierwszy to zauważył, ten ma władzę. W ten sposób bym na to patrzył. To nie jest tak, że ta elita jest jedna i zawsze ta sama, tylko ten, kto zauważy to, gdzie można uderzyć, no to on zostaje. Ja dlatego tylko poprosiłem o to sprecyzowanie, bo mam wrażenie, że my czasami na władzę patrzymy tak, że za radę pokazać jeden konkretny ośrodek, ten jest odpowiedzialny. Tylko że wydaje się, że ta władza dzisiaj jest bardzo sprytnie rozmyta. Właściwie nie bardzo wiadomo, kto tym wszystkim. Znaczy, to się dzieje, ale jakbyś chciał zobaczyć, no dobra, ale gdzie jest koniec tego sznurka, to się okaże, że tam tak łatwo się go nie da znaleźć, bo za chwilę te sznurki gdzieś są powiązane, przechodzą w siebie, tu coś znika, tam się pojawia. To nie jest tak, że dasz radę pokazać jeden konkretny ośrodek i teraz jak to zlikwidujemy, no to nie likwidujemy problem społeczny, nie? To tak chyba nie działa właśnie. To tak chyba za bardzo nie działa. Ośrodek znajduje się gdzieś tutaj, prawda? No okej, ale... Tylko, że to, co ty robisz z tym, co masz pod czaszką, jest uwarunkowane tym, co wcześniej zrobiono, oddziaływując na twoją czaszkę, tak? Nie zawsze, bo chodzi mi tu właśnie o to, że to nie jest kwestia takie myślenie, że to spisek, że to Soros chce panować światem, czy Rothschildowi i tak dalej. Można iść w tą stronę, ale wydaje mi się, że moje podejście jest właśnie bliższe tobie właśnie z uwagi na to, że
zwrócenie uwagi na to, że mamy różne słabości, teraz ktoś zaczyna je wykorzystywać i to zaczyna działać, więc koło się zapętla, bo to przynosi zyski, więc więcej tego, więc jeszcze bardziej jakby ludzie się na to nakręca i ostatecznie oczywiście są jakieś na pewno ludzie, jacyś ludzie, którzy czerpią z tego ogromną kasę i można ich nazwać potentatami, na przykład porno, ale to nie jest tak, że oni to sobie wymyślili i zmienili ludzi jakoś, tylko oni zaczynali od czegoś, co już w naszej naturze leżało, tylko to wykorzystali. To jest takie, co to pytanie o kurę jajko, tak? Ludzie właśnie zaczęli, no to co było pierwsze, to media na nas wpłynęły, czy my na media, no ale to nie jest tak właśnie, jak często się to przedstawia, że właśnie tylko media wpływają na ludzi. To jest tak, że ludzie stworzyli te media, czyli oni na nie wpłynęli, pokazali, jak to może wyglądać, a potem, żeby te media mogły funkcjonować, to musieli, to te media musiały wpływać na ludzi, żeby oni mogli jeszcze bardziej, to się zapętla. Media zostały stworzone właśnie po to, żeby od samego początku wpływać na ludzi. Wystarczy się do historii Rzymu. Tam pierwsze gazety to nie jest XIX czy XVIII, tylko właśnie rzymski. Juliusz Cezar wydawał własny biuletyn, który był odczytywany, bo nie każdy miał czyta, czy specjalnych musów, który był propagandą. I jego opozycjoniści robili to samo. Ale on wykorzystał istniejące media na sposób powszechny, a nie, że wymyślił to po to, żeby to temu służyło, prawda? O to chodziło. Nie można znaleźć tego punktu, który był pierwszy i od niego to się zaczęło, bo to cały czas byśmy się cofali. Zresztą sporo pomysłów tego rodzaju, które się rozwijają w różne rzeczy, nie powstaje od ludzi, którzy stwierdzają, chcę rządzić światem i teraz wymyślę najlepsze narzędzie kontroli. Chociażby Einstein to robił, a potem... Tak, ale często to jest jakiś tam przypadek, jakieś tam zainteresowanie, a konsekwencje tego są nieprzewidywalne. Weźmy proste decyzje, to ostatnio wydaje mi się dobrym przykładem z tą decyzją, żeby były w niedzielę sklepy zamknięte. No, który przewidział, że na przykład właściciel marketu zbuduje dworzec kolejowy przy tym markecie, żeby mógł mieć otwarty? Albo że w sklepie ktoś w markecie zrobi galerię obrazów lokalnych artystów, i będzie, które będą wisieć tam cały czas. No, to są pewne rzeczy, które ktoś coś wymyśla, coś się dzieje, a efekty, konsekwencje są nieprzewidywalne po prostu. Też to jest problem tego, że jeśli, jak tu miałem takie przemyślenie, że właśnie jeśli ktoś tworzy wynalazek, to tak naprawdę prawo do korzystania z tego wynalazku ma tylko i wyłącznie on i ludzie, których on przygotuje do tego, żeby mogli sobie korzystać. Ale co rozumiesz przez słowo prawo w tym kontekście? Właśnie tu chodzi mi o to, że jeśli do danego wynalazku ktoś inny może korzystać, to on przestaje mieć poczucie tego, do czego to zostało stworzone, jaki jest cel temu przewodni. Tak, no bo przez stworzono komputer, zresztą Google to może zły przykład, bo on stworzony do celów militarnych. No właśnie, no to sam się falsyfikujesz. W toku myślenia, ale chodzi mi bardziej wynalazki. Trudno mi teraz jakoś podać dobry przykład, no ale no, to... Skoro sam się sfalsyfikować, to ja Ci podam taki przykład, który można użyć, że na przykład taki Feynman czy inni naukowcy pracowali nad rozszczepieniem atomu i tak dalej, ale nie wiedzieli, że to poskutkuje w tym projektem Manhattan z rzuceniem bomb na Hiroshima i Nagasaki, gdzie tyle ludzi zginęło i oni byli tym, włącznie z Einsteinem, przerażeni. Trochę coś innego mi chodzi. Chodziło o to, że na przykład jak ja w domu mam piec centralny i ja montuję do niego podajnik i z kimś go tam programuję i tak dalej, to tak naprawdę tylko ja mogę tego używać, bo wiem, do czego zostało przeznaczone, a jeśli ktoś inny wejdzie w to i weźmie ten podajnik, będzie wykorzystał do czegoś innego, no to wtedy tworzy się coś takiego, że to jest tak, bardziej do telefonów to odnieść, komórkowych na przykład. No, tworzyły komputery, tak, rozwinęliśmy sieć internetową i tak dalej. Teraz my korzystamy z telefonów, tak dalej, nie mamy pojęcia, jak one działają. Im dalej idziemy, tym bardziej zatraca się. Teraz dziecko 6-letnie potrafi używać telefonu, a osoby starsze nie potrafią na przykład. No dobra, ale to tak samo. Wiele potrafi, ale chodzi mi o to. Zgadzam się co do w pewnym stopniu, że nie wiemy tego, ale nie uważam tego za coś złego, bo większość osób, które jeździ samochodami, jeździła powiedzmy 50 lat temu,
nie potrafiła powiedzieć, jak działa mechanizm różnicowy, albo w ogóle jak działa silnik spalinowy. Ja nie mówię, że działa silnik spalinowy. To nie jest. Tak powinno być, tylko że tak nie jest, bo byśmy nie rozwijali się dalej. No właśnie. Oczywiście, tylko że mam taką refleksję, że jakby to jest, wiesz, użycie narzędzia, tak? Że ten, który go stworzył, wie, dlaczego go stworzył, a reszta już nie wie. Ale właśnie ja bym to podważył i powiedział, że on właśnie nie zawsze wie, do czego to może być wykorzystane, bo może mieć wąską perspektywę. Ale on stworzył do danego czegoś, do wąskiego, tak? A tak. Wykorzystał to, ale czy to jest złe i czy można to poprawić? Bo moim zdaniem w ogóle, no mamy przykłady różne, ale na przykład z rachunkiem różniczkowym czy innymi, że gdzieś ileś osób, dwie, nie tylko jedna wpadły mniej więcej w podobnym czasie, czy może w różnym czasie, ale w różnej lokalizacji, gdzie się nie komunikowały na podobne pomysły. Więc z mojej perspektywy to jest tak, że nikt, kto cokolwiek wymyśla, cokolwiek tworzy, to się nie dzieje w próżni. On korzysta już z dorobku innych ludzi, wykorzystując ich wynalazki, ich pomysły w inny sposób, niż oni to przemyśleli. Więc moim zdaniem to nie jest tak, że twórca ma prawo jakiejś wyłączności do swojego wynalazku czy pomysłu, bo on nie ma nawet prawa wyłączności do swoich myśli, bo nie jest ich autorem w pełni. Jest to ich hałas. Ale tu schodzimy na kwestię prawa patentowego, nie tylko. Nie, konsekwencja jest bardzo prosta. Taka jak między innymi strukturaliści podani, czyli masz przyjęcie takiej tezy powoduje konsekwencje w postaci śmierci podmiotu, śmierci człowieka. Tak? Dlaczego? Dlatego, że człowiek to jest po prostu wiązka powiązań jakby sieciowych, to znaczy nie da rady pokazać niczego, co jest własne, co jest tylko i wyłącznie właśnie moje. Właśnie te relacje definiują mnie. A nie, czekaj, tylko właśnie problem, nie, relacje mnie nie definiują, bo nie ma mnie, który jestem definiowany przez relacje, tylko relacja to jest, ja to jest wypadkowość relacji. Tak, to znaczy zawieram relację, mnie nie ma. Ale stop, relacja jest zawsze między czymś a czymś. Nie możesz powiedzieć, że jak przechodzimy do samych relacji, to znika podmiotowość, bo nie można mówić o relacjach, kiedy nie ma podmiotowości, czyli tych jednostek, między którymi osób, między którymi relacje zachodzą. Pojęcie relacji jest ściśle związane z pojęciem osoby, co widać nawet w dogmacie Trójcy Świętej. Właśnie ja mam wrażenie, że akurat w tej kulturze i w tej problematyce ten wątek zostaje zatarty. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest ten sposób, że istnieje jakiś konkretny podmiot wysyłający informacje i jakiś podmiot, który odbiera informacje i między nimi informacja, to taki klasyczny model, powiedzmy schemat komunikacyjny, tylko to jest raczej właśnie ten problem, na który tylko zwróciłeś uwagę, że nie ma żadnego początku, nie ma żadnego końca, to znaczy nie jesteśmy w stanie pokazać tego pierwszego komunikującego, tylko to jest to, co Deleuze chyba mianem kłącza nazwą. My mamy właściwie ciągłe zapętlenie. Nie da rady pokazać, gdzie to się zaczyna i dokąd to prowadzi. Nie wierzysz w pierwszego komunikatora? Ale czekaj. Zauważ, że to jest generalnie jeden z największych problemów, który się pojawia na gruncie współczesnej kultury. Wątek transcendencji, ale niekoniecznie transcendencji pisanej wielką literą, tylko pisanej małą literą. To znaczy, czy my jesteśmy w ogóle w stanie wyjść poza tą sieciowość? Czy nie jest czasem tak, że my tak naprawdę poruszamy się, ale nie na zasadzie wychodzenia ponad, i w tym sensie nie ma żadnej metafizyki, nie ma żadnej transgresji, nie ma żadnej transcendencji, tylko poruszamy się obok. To znaczy, krótko mówiąc, wracając do tego przykładu, który podałem, to nie jest na zasadzie, spór nie idzie o to, czy Mickiewicz jest ponad, czy poniżej Słowackiego, tylko w jakim odniesieniu, ale względem siebie oni są. To znaczy, że mamy tak naprawdę i nie możemy, nie jesteśmy w stanie myśleć poza innymi wymiarami, że nam się wydaje, że kultura ma różne jakby stopnie, czy różne wymiary, a tak naprawdę to są tylko złudzenia, bo to jest kwestia kątu patrzenia. Nie ma żadnych innych wymiarów. To jest cały czas jeden i ten sam wymiar, tylko my się obracamy jakby po różnych perspektywach. Wszystko. Ale da się to odpowiedzieć w pewien sposób, dlatego że jeżeli mamy więcej przypadków niż Mickiewicz i Słowacki, tylko iluś, między którymi widzimy pewne podobieństwa i różnice, no to co Wittgenstein, do którego się znowu odwoła, mówił, mamy zbiór przykładów, więc wyłania się z nich pewna reguła, pewna idealizacja. Ale na podstawie tej idealizacji możemy teraz każdego... Dobrze, ale problem polega na tym, że nie masz, tylko że nie masz perspektywy zewnętrznej. To bardzo fajnie działa na poziomie antropologii kulturowej, czyli zestawiasz dwie kultury, próbujesz je porównywać,
Znaczy, żeby było jasne, ja nie zajmuję w tej chwili własnego stanowiska, tylko próbuję opisać też pewną jakby sytuację. No i teraz na przykład antropolodzy kulturowi, tacy od prowincji jakby relatywistycznej, powiedzą ci w ten sposób. Nie możesz nawet porównywać tych kultur. Dlaczego? Bo porównując jedną kulturę, zawsze to robisz z perspektywy własnej. To znaczy, nie ma stanowiska metakulturowego, że ja sobie w ogóle wyjdę poza wszystkie kultury, pooglądam je i powiem, a dobra, ta jest lepsza, ta jest gorsza. Dlaczego? Dlatego, że ty zawsze już to robisz z jakiejś perspektywy. Nie ma aperspektywiczności. Nie ma takiej, takiej sytuacji. To znaczy, z perspektywy kulturowej. Czy takiej sytuacji nie ma? Niektórzy twierdzą, że jedyną szansą dla zachowania takiej perspektywy meta byłaby na przykład mistyka, jeśli w ogóle coś takiego jest. Że wtedy moglibyśmy wyjść poza kulturowość, jest mały problem. Że jak będziesz próbował o tym opowiedzieć, bo to przekazać, czy komunikować, będziesz musiał wejść w określoną kulturę i w określony język. Nie ma siły. Ten początek zostawmy na dyskusję po spotkaniu. Tak, gdzie jest kulturala. Widzisz, nie ma żadnego po spotkaniu ani spotkania. Właśnie to jest dokładnie taki motyw. Nie jesteś w stanie pokazać twardego podziału, że proszę bardzo, tu się skończyło spotkanie, tu się nie skończyło. To jest dokładnie kwestia tej ciągłości. Owszem, możesz użyć siły, nie? Jeszcze mam pytania do Łukasza. Jako zeszczęście właśnie do wydawcąca, miałem kilkanaście pytań do siebie, ale będę mi zadawał Gramsci z innych. Jedna tylko takie złośliwe pytanie. A skąd wiesz, że nie żyjemy z symulacją? Powiedzmy, że już niedługo możemy stworzyć Matrix. A może jest to symulacją, która tworzy własną symulację? Być może odniesienie do kultury audiowizualnej. Autowizualna i 13 piętro filmu. Nie, to jak mówię, już powiedziałem, że w zasadzie ciężko teraz to zweryfikować. Jeszcze to jest taka dosyć przerażająca wizja, bo... A może jesteśmy już pod głosu i dalej? No właśnie, i w zasadzie nie możemy... A bo jest to mówili, że, no, że nie może być tak, że to co teraz jest, to jest snem, bo tam w śnie to się dzieją różne rzeczy, ewentualnie można jakoś rozpoznać, że to jest różne, nie? Bo jeśli byśmy byli w takiej właśnie sytuacji, gdzie byśmy byli podłączeni technologicznie od urodzenia, nie mając żadnych innych możliwości weryfikacji, no to byśmy żyli w takiej rzeczywistości właśnie, jaka została nam dana i byśmy myśleli, że ona jest prawdziwa. Ale weto pewne, bo... W takiej sytuacji, jeżeli chcemy się rozeznać, to dobrym kryterium wydaje się szukać tych, którzy grają na kodach. Tych, nie obowiązują prawa, które obowiązują nas. A skąd wiesz, że nie są te? No dlatego mówię, że trzeba by takie kryterium. Nie, nie. Ale to też jest kryterium. Grają na kodach. Łamią prawa, które nas obowiązują. Badamy, że ktoś się urodził w Matrixie. Ale fakt to nie musimy się urodzić Matrixy. Możemy być zaprogramowanymi kodami, awatarami jakiegoś gracza, tak? Tworzymy sobie postać jakiejś gry RPG, tak samo możemy być tylko awatarem, a przede wszystkim zwiadomy, tworzący, a gracz, jak się zarozumuje, przyjmuje nad nami tylko to. Niektórzy tak robią, ale niektórzy tak robią, na przykład niektórzy mężczyźni mówią, że są kobietami, a inni, że są jakieś tam jeszcze dziwnymi płciami. To jest też efekt kultury. Oni zmieniają. Ale w takim razie chciałbym zakończyć dzisiejsze spotkanie.